Witam serdecznie, kochani, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie przygotowały dla trygonu ognia. Lecimy. Co też energie przygotowały dla baranków. Dobrze, drogie barany, co dla Was? Energia tygodnia. Troszkę walki, troszkę jakiś kłamstewek tutaj jest wokół Was, ale jest zabawa. Jest tak, bawimy się, troszeczkę się pobawimy, troszeczkę będziemy żonglować naszymi czynnikami takimi, jakie mamy, ale jednocześnie zawalczymy o coś, bo w pewnym momencie tak jakby zapętla się, baran się zapętla, jeżeli chodzi o uczucia, wydaje mi się, że chodzi tutaj o uczucia, ale wszelakie, bo tu nie musi być romantyczne, tak, tylko uczucia, dobro walczy, dobro ze złem też jednocześnie, tak, czyli w zależności, jakiego karmicie wilka, przepraszam, usiadłam tak szybko i nie mogę złapać porządnie oddechu, słuchajcie, ale energetykę macie, trójeczka kielichów, mak, dwójka mieczy i rycerz kielichów, czyli taka energia bardzo fajna, energia bardzo wesoła, energia tak jakby do tworzenia, tak, coś tworzę, czegoś szukam i tak naprawdę chyba zaczynam o czymś decydować, tak, zaczynam decydować, podejmuję jakąś decyzję odnośnie wszelakich uczuć, moi drodzy, wszelakich. Zobaczymy, cóż tam u Was. Cóż tam u Was, moi drodzy. Ale czegoś się boicie. No właśnie, tutaj jest jakiś strach przed jakąś stratą, bo tu się pokazuje strach przed stratą. Jeszcze weźmiemy tylko... Tutaj mamy single, to weźmiemy jeszcze zamężni. O czym nie wiecie. O czym nie wiecie, na co uważać i co Wam pomoże, tak? Zobaczymy później. Kończycie energią gierąka denarów, czyli tak naprawdę może być nieźle. Ja bym powiedziała, że jeżeli jakieś sprawy zawodowe, no to one tu się kończą dobrze, bo to jest tak, podpisanie umowy, zakończenie projektu, stworzenie. Jestem szczęśliwy, szczęśliwa, tak? Czyli tak naprawdę nie powinno być, kochani, źle u Was w tym tygodniu. Natomiast jeżeli chodzi o zdrówko, bo tu mi się rzuca najbardziej, to uważajcie, w szczególności panowie, bym powiedziała, lub panowie z rodu, tak? Czyli jak macie barany, kogoś w rodzinie, kto jest chory, w szczególności ma tutaj, tak jak panowie, bo tu chodzi bardziej o prostatę, chodzi o krzyż, dosłownie o krzyż, czyli gdzieś tam ten kręgosłup krzyżowy, tak na to, żeby ktoś zwrócił uwagę, musicie pomóc, jeżeli starsze osoby, to musicie się tutaj tak jakby nad nimi pochylić, bo tu się bardzo mocno to zarysowywuje i tak jakby tu są jakieś zranienia, więc na to zwracamy uwagę i przeziębienia. U baranów sporo przeziębień, moi drodzy, ale kończycie przepięknie tydzień, wchodzicie z energią, ja bym powiedziała, że wchodzicie z energią, nie dość, że taką w miarę romantyczną, kogoś żegnacie, tak, bo tu się pokazuje, że kogoś żegnam, bo ktoś wyjeżdża, ktoś się rusza, ktoś się przemieszcza z rodziny, być może jest to, tutaj jest troszeczkę też zazdrości, tak, bo tutaj jest tak jakby baran uważa, że coś jest zakryte, czyli o coś jest zazdrosne, o coś, o kogoś możecie być, kochani, w tym tygodniu troszeczkę zazdrośni, aczkolwiek to jest tylko w Waszej głowie, więc nie powinno być źle. Ale boicie się też straty. Tutaj się pokazuje taka wewnętrzna, może, przepraszam, nie fizyczna, ale taka wewnętrzna, tak jakby strata. Boicie się, nie wiem, że partner, partnerka, bo tutaj jest, że partner, partnerka budzi się, tak? Że tu jest obudzony partner, partnerka, syn, córka i tak jakby, że odejdzie, że zostawi, że coś jest zakryte. Nie ma tutaj czegoś takiego, to są Wasze subiektywne odczucia, nie widzę, aczkolwiek jest ta trójeczka kielichów, jest tutaj tak jakby, ja myślę, drogie baranki, że nie powinno być ogólnie źle dla Was, natomiast to, co kreujecie w głowie, to później się robi w rzeczywistości, czyli uważajcie, kochani, na to wolni, ja bym powiedziała wolni, poczekajcie, jeżeli jesteście wolnymi osobami, jeszcze dla Was przyszłość zakryta, czyli tak jakby korzystajcie z życia, korzystajcie z chwili, ale tak jakby za mocno się nie angażujcie, to ta miłość, ona sama do Was przyjdzie, bo tu się pokazuje, że ona sobie idzie wolniutko i ona Was trafi, tak? Czyli ona do Was, kochani, przyjdzie. Dla zamężnych oczekiwanie na coś, na obudzenie się,
partnera, partnerki, tak, tak jakby obudzenie się na z powrotem, tak jakby wejście partnera, partnerki na dawne tory. Nie sądzę, żeby to było możliwe, bo to są karty nowości i świeżości, czyli tak jakby, drogie baranki, w stałych związkach, to wy po części musicie się podstosować pod nowe sytuacje, pod nowe zdarzenia, pod nowych ludzi, tak jakby, lub pod waszych partnerów życiowych, którzy tak jakby przetransformowali, tak weszli na coś nowego, to wy musicie im dotrzymać, kochani, kroku. Nie oni wam, tylko wy im. Czego nie wiecie? Na co uważać? Uważać, słuchajcie, na jakieś cudowne okazje, bo mamy asa denarów i siódemkę kielichów, żeby tak jakby, niech to, co może tak, niech to, co jest w waszym planie, lub tak jakby, bo tutaj macie maga przy pracy, to ja bym powiedziała, że to uważajcie na cudowne okazje, na cudowne, tak jakby wszelakie możliwości, o tak bym powiedziała, związane z mamoną, z pieniążkiem, z nową perspektywą. Na to macie uważać, bo to się pokazuje karta uważaj, tak? Czyli uważamy na to, co wam w tym tygodniu pomoże. A w tym tygodniu pomoże wam odpłynięcie, pomoże wam jakaś podróż lub przyjazd kogoś z podróży. Bo też tak może być, ale tutaj jest tak jakby, tutaj odjeżdżamy, tak, odchodzimy od jakiegoś tematu ciężkiego, od tego, którego nie możemy rozwiązać i czegoś się boimy, tak, czyli odchodzimy od strachu przede wszystkim i idziecie do przodu. Praca dla tych, którzy mają pracę, którzy się starają o pracę, to jest ósemka denarów i trójka buław, czyli super, bo to jest tak jakby bardzo fajne wbicie się, wstrzelenie się w coś nowego, dobrego i podpisanie umowy. Natomiast dla tych, którzy mają pracę, to ja bym powiedziała, że tutaj jest coś zakryte, tutaj się, drodzy Państwo, ja wiem, że odpłyniecie i tak od tej pracy odpłyniecie, bo w tej pracy pracować nie będziecie, bo tu się pokazuje, że nie będziecie, ale to nie jest tak jakby ten czas, to tak jakby te wasze marzenie właśnie tu by się pokrywało, że troszeczkę trzeba będzie jeszcze na to zaczekać, bo to nie jest akurat to, ale kończy się tak jakby, jeżeli o pracę i chcecie zmienić tą pracę, to odpowiedni moment przyjdzie, przyjdzie spełnienie marzeń, będzie tak jakby już nie oczekiwanie, tylko wdrożenie tego, ale ja bym powiedziała, że jeszcze do końca nie jesteście gotowi, bo ta dziewiątka mieczy tutaj mówi o tym, że niekoniecznie jest dobrze, tak, czyli tak jakby zwróćcie na to, kochani, uwagę. Tyleż, drogie baranki, dziękuję bardzo mocno. I lecimy, lwy. Zobaczymy, co dla naszych lwów. Co też dla naszych lwów tutaj energię przygotowały na ten tydzień. Kochani, chciałam jeszcze, zaprosić, tak jak będę robiła dzisiaj ankiety, bo tutaj tak wytypowałam trzy miasta, wytypowałam Łódź, wytypowałam Toruń i wytypowałam, słuchajcie, Poznań. Czyli te trzy miasta na chwilę obecną, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to zapraszam serdecznie. Pod każdym filmem moim, tam gdzie jest opis, będzie, słuchajcie, bo jest tam numer telefonu do mnie i proszę SMS-ka, kto jest zainteresowany na takie spotkanie. I ja wszystko Państwu wytłumaczę telefonicznie, także zapraszam serdecznie. Chciałabym jechać tydzień po świętach, tutaj wybrać sobie miasto i jechać tydzień po świętach do Państwa, więc zapraszam serdecznie. A i w piątek jeszcze przed wyjazdem, czyli 20, to będzie chyba 2 bodajże, w piątek, od piątku ruszają ochronne takie, właściwie to może nie tyle, że ochronne, bo to będzie tak, jeden, mogą być tak naprawdę różne różności, tak, czyli takie webinary, niespodzianka. One też będą miały swoją kwotę, będą na Skype'ie, zapraszam serdecznie, będą o ochronie, będą o miłości, będą o zazdrości, będą o odcinaniu, tak, będą tak jakby, żeby pozbyć się tego chłopa, kobity tam ze swojego życia, żeby gdzieś tam wrogowie dali nam spokój, tak, to wszystko, drodzy Państwo, będzie na tych webinarach, one będą co tydzień, powinny być co tydzień, zobaczymy, jaka będzie częstotliwość, na ile będę w stanie zrobić, ale postaram się, żeby były co tydzień przez jakiś czas przynajmniej, także tak to. Lecimy, lwy. Co dla lwów? Lwy coś podpisują, spisują swój los. Lwy walczą o kogoś, albo walczą w pracy, albo walczą o kogoś. Lwy walczą o kogoś, o kurczę, tutaj jest pożegnanie kogoś z towarzystwa lub ze związku, lub lwy po prostu żegnają się z kimś ze związku, bo tu jest pożegnanie lub jeszcze przeżywają kogoś.
Raczej powiedziałabym, że jest to jakiś przyjaciel, także tutaj gdzieś, jeżeli wolne tutaj jesteście wolne, drogie lwy, to mi się pokazuje tu, że będziecie kogoś żegnać. Mimo wszystko pewnie będzie to jakiś przyjaciel, przyjaciółka. Nie sądzę, żeby to ktoś umierał, tylko po prostu będziecie żegnać ze swojego życia, a przede wszystkim tak jakby jest jedna strona, dlatego się żegnacie. Przepraszam, bo jedna strona tak jakby dawała, a druga z siebie nie dawała nic, czyli tak naprawdę miłość nieodwzajemniona i czas o tej miłości zapomnieć, tak, tak mi się tutaj rzuca. Tydzień macie fajny, jest tak, podpisuję, spisuję, coś tworzę, wchodzę na szczyt, ja bym powiedziała, że wchodzę na szczyt, mało tego, wchodzicie w jakieś dziwne związki, układy, jestem tą drugą, jestem tym drugim, tak, bo tutaj się pokazuje mi to bardzo mocno. Natomiast długo to nie potrwa. Dla tych, którzy się decydują na takie sytuacje, to chcę powiedzieć, że długo ten związek nie potrwa, bo on się rozsypie, bo jest ta ósemka kielichów. Tylko pytanie, czy się rozsypie tamten związek, ta strona, ta pierwsza część, czy to się rozsypie wasza znajomość. To już, drodzy Państwo, tego tu nie powiem, bo tu się pokazuje, że to się rozsypie, a jest i cesarzowa, i kochanka, tak? Czy jest tu żona i kochanka, czy mąż i kochanek. Natomiast jeżeli chodzi, słuchajcie, o drugą połowę tygodnia, to tak jakby żegnacie stare emocje, żegnacie kogoś z pracy, żegnacie kogoś z pracy, jesteście mało tego, walczycie, tak jakby troszeczkę wydaje mi się, że to jest takie, powiem tak, nie warto, jeżeli ktoś się odsuwa, jeżeli ktoś o was nie myśli, jeżeli ktoś się nie odzywa do was, taka mówił co innego, robi co innego, to słuchajcie, tutaj jest podpowiedź właśnie tej szóstki denarów i króla buław, że jest to ktoś, kto nie potrafi kochać, tak, jest to ktoś, kto nie potrafi słuchać, jest to ktoś, kto nie zasługuje na bycie waszym przyjacielem, więc wydaje mi się, że warto o to zawalczyć. Jeżeli są takowe osoby w waszym otoczeniu, to warto te osoby pogonić dosłownie, albo nie walczyć o tak jakby... nie zabiegać o kontakt z taką osobą, skoro ta osoba się nie odzywa, bo tu się pokazuje, że to jest walka, ja walczę o to, żeby ktoś tutaj na mnie spojrzał, żeby tu się coś zadziałało, bo coś dostałem w obietnicy, ale ta obietnica niekoniecznie może zostać spełniona, moi drodzy, także tak to widzę. Kończycie równym dawaniem, braniem, czyli nie jest źle w pracy, ja bym powiedziała w pracy bym powiedziała, że będzie troszeczkę rywalizacji, ale tutaj widzę, że sobie poradzicie. Poza tym kogoś też żegnacie, bo ktoś odchodzi w pracy, ale odchodzi ktoś, z kim walczyliście, czy nie do końca się rozumieliście. Na co uważać, słuchajcie? Uważać na wodnika z przeszłości. Bardzo mocno mi się zarysowywuje, tak jakby i nie lekceważyć tak jakby dobrego losu, który przez ostatni tak jakby czas Państwu towarzyszył, bo tu się pokazuje, że nic nie trwa wiecznie, tak? I nic nie może trwać wiecznie, bo raz jest górki, raz jest pod górkę, więc na to zwróćcie uwagę. Co Wam pomoże w tym tygodniu? Pomogą wiadomości, bardzo żywe, ogniste, szybkie, wymiana wiadomości, coś nowego, być może wiadomości od jakiegoś przyjaciela, od przyjaciółki, przyjaciela, od osoby, od kochanka, kochanki, dosłownie, bo to tak może być, ale mogą być też ogniste, tu mogą być powroty, tak, powroty byłych partnerów, jakieś i tu są wiadomości, ale to Was bardzo ożywi, bo to jest tak jakby motywujące. Co dla par, tak? Dla par mamy tworzenie, kupno, sprzedaż, myślę, że pozytywnie załatwione sprawy jakieś spadkowe, urzędowe, bardzo mocno urzędowe, ale pozytywnie załatwione, bo tu jest wymiana informacji i taka pozytywna, bo później jest równe dawanie i branie, czyli nie ma zakłócenia w świecie materii, kochani, jeżeli bym miała powiedzieć, to jest zakłócenie, tak naprawdę, drogie lwy, jest zakłócenie tylko i wyłącznie w świecie ducha tutaj u Was, natomiast cała reszta bardzo ładnie się trzyma. Jeżeli chodzi o zdrówko, to bym powiedziała, że bierzecie się w kark, bo to jest tak, ja się odchudzam, bo tutaj nie grubne, tylko chudne, tak, ja się odchudzam, ale coś tworzycie, tutaj odchodzi tak jakby też jednocześnie, jeżeli chodzi o zdrówko, to odchodzi jakiś schemat walki, takiej syzyfowej pracy i Wy wchodzicie w energię asa,
buław, tak, czyli takiego szybkiego działania. Troszeczkę nie wiem, czy ono będzie takie bardzo mocno przemyślane, ale przychodzi jakaś informacja, to jest impuls i tak wy działacie i później jest tak jakby równoważenie tego, czyli wchodzicie, może się będziecie, tak jak mówię, dosłownie odchudzać lub wchodzicie w energię takiej pełnej równowagi, równego dawania i brania w tym zdróweczku, ale jednocześnie wydaje mi się, że bardziej powrót do zdrowia, chociaż tu są skaleczenia, tak, tu są skaleczenia jakieś. Natomiast nic więcej myślę, że nie powinno się, kochani, zadzieć. Tyle, drogi lwy, pozdrawiam serdecznie, do kolejnego czytania. Już lecimy, strzelce. Kochane strzelczyki, zapraszam serdecznie. Lecimy. Lecimy, co też dla Was na ten tydzień. Karty przygotowane. Zapraszam na webinar, będzie 22 w piątek, czyli po świętach, tydzień po świętach, w piątek będzie taki pierwszy taki mój autorski, spodobały mi się warsztaty online, słuchajcie, na Skype'ie, więc teraz będą takie godzinne, półtora godziny webinar, takie te webinary, no i zapraszam, będzie tam wszystko, może być, to będzie taki, tak naprawdę to będą zawsze, każdy będzie niespodzianką, tak, ale zaczniemy prawdopodobnie od tych najbardziej potrzebnych, czyli jak się ochronić, jak się obronić, tak, jak się przeciąć, jak się odciąć dosłownie i ewentualnie tutaj jak to w miłości, jak się pozbyć, jak odejść lub jak przyciągnąć, tak, wbrew pozorom, żeby nie zrobić ani sobie krzywdy, ani na kogoś nie zarzucić jakiejś pętli, tak, jakiegoś spętania. Czyli zapraszam serdecznie. No i oczywiście trzy miasta, wytypowałam trzy miasta i dla tych, którzy są chętni, zapraszam serdecznie, tutaj pod każdym filmikiem jest do mnie numer telefonu, kto będzie chciał wziąć udział, bo to jest warunek, że do Państwa pojadę, że z Państwem się spotkam, więc tutaj jest numer telefonu i prosiłabym po prostu jakieś SMS-ki, że jestem zainteresowana spotkaniem i mówię, jakie miasto mamy, Poznań, Łódź i Toruń. Także wybieramy miasto, gdzie będzie Państwu najbliżej, gdzie będzie najbliżej i macie chęć i ochotę spotkać się ze mną, więc tutaj zapraszam. Dobrze, lecimy, strzelce. Co dla Was na ten tydzień? Strzelec, urzędy. Strzelce, urzędy, strzelce, lekarz. Choroby kobiece. Choroby ogólnie, przydatki damskie i przydatki męskie, tak już inaczej nie będę tutaj mówiła. Coś z przeszłości, sprawy z przeszłości wracają. W pracy nieźle bym powiedziała, w pracy nieźle, bo tak chce los. Ale wracają stare pomysły, to też jest, słuchajcie, bardzo fajne. To też jest bardzo fajne, bo to są stare pomysły, czyli nie powinno być źle. Pary, na co uważać. I co Wam pomoże w tym tygodniu? Ale powiem tak, energetycznie macie fajnie, chociaż jest troszeczkę urzędowo. Sporo załatwianie jakichś papierów w urzędach. Tutaj przyjdzie się obronić, ale czy obronicie się? Wydaje mi się, że no troszkę będzie walki, czyli tak jakby nie do końca ten tydzień przyniesie jakieś rozwiązanie. Natomiast może przynieść, ale moi drodzy, no różnie to może być. Natomiast co chciałam powiedzieć, energetyka Wasza. Król mieczy, królowa buław, piątka mieczy i rycerz mieczy. Słuchajcie, to jest Wasza energetyka, czyli będziecie bojowo nastawieni, ale ja bym powiedziała, że zmęczeni. Mało tego, jeżeli energie kłócące, rozwalające coś, to tak naprawdę wydaje mi się, że z przeszłości. Powiem tak, drogie strzelce, nie pokuszajcie się o jakieś dziwne relacje, jeżeli jesteście w związkach, bo może to naprawdę zakłócić bardzo, bardzo mocno Wasze małżeństwo, Wasz związek, Wasze małżeństwo, jeżeli są to długie związki, bo tu się pokazuje, przepraszam, a w szczególności jeżeli chodzi o kogoś z podróży, czy to wy w podróży, czy ktoś z podróży, jeżeli ktoś zawita do Was z przeszłości, tak, bo tutaj jest, ja mówię o tych zajętych, bo dla tych, co wolni, to ja bym powiedziała, że spotkanie jest przeznaczeniowe, bo mamy kapłana, rydwan, króla mieczy, taki trójkę,
trójkę buław i szóstkę kielichów, więc moi drodzy, no to są takie przeznaczeniowe spotkania, ale dla, wydaje mi się, że bardziej dla tych wolnych. Miłość, moi drodzy, dużo spraw urzędowych, to za chwileczkę powiem o miłości, dużo spraw urzędowych, myślę, że troszeczkę powalczycie z tym, tutaj trzeba będzie przedstawić swoją rację, będzie chodziło o jakieś sprawy zadawnione, czy się uda, myślę, że tam dalej się uda, ale tak jakby nie pokazuje do końca rezultatu, bo to jest w przyszły tydzień wchodzicie w jakąś obronę, w przyszłym tygodniu będziecie sami ze sobą w jakiś sposób walczyć, a dalszych kart, słuchajcie, nie widziałam. I bardzo Was proszę, drogie strzelce, w tym tygodniu patrzcie na wszystko, co Was spotyka, patrzcie na wszystko, tak jakby nie lekceważcie, o tak bym powiedziała, opozycji i wroga, tak, bo tu się pokazuje, nie lekceważcie tych wiadomości, tych informacji, które do Was dochodzą, bo tu się pokazuje, że jestem czymś znudzony, znudzona, już nie mam na coś siły, wchodzę w tak jakby w swoją energetykę, stawiam przed każdym, stawiam tak naprawdę szybę, tak ja się zamykam, koniec, kropka, nie można tak, strzelce, bo czegoś nie zauważycie i to bardzo, bardzo, moi drodzy, istotnego. Jeżeli chodzi, co Wam pomoże, tak, w tym tygodniu, a jeżeli jeszcze o miłość, moi drodzy, to miłość przychodzi z przeszłości, bym powiedziała, lub ktoś się odzywa z przeszłości, lub dla kogoś z przeszłości jesteście gotowi zostawić to, co macie, na co uważajcie, liczcie siły na zamiary, na to macie uważać, bo wprawdzie mamy tu siłę i koło fortuny, ale to jest właśnie jednoznaczne, że liczymy, mierzymy siły na zamiary, tak żebyśmy się nie przeliczyli, żeby to nie było tak, że umoczymy, jak to się mówi, umoczymy nas na samym finiszu, bo czegoś nam nie starczy, tak, czy energii, czy pieniążka, czy tak naprawdę ludzi, czy siły do czegoś, tak, bo tutaj na to musimy zwrócić uwagę w tym tygodniu. Co nam pomoże? Pomoże nam dwie karty, odpłynięcie od wszelakich pomysłów z tego tygodnia. Tak mi się pokazuje, bo mamy szóstkę mieczy i głupca, tak, czyli tak jakby to nam pomaga, że lub zostawiamy coś, bez jakiejś walki przestajemy walczyć, zostawiamy coś i idziemy w czystą drogę, lub rozważamy pójście w coś nowego, zupełnie w coś nowego, moi drodzy, dlatego, że tu się pokazuje, że zostawiam to, co stare, bo odnośnie, jeżeli tych dwóch kart, to zostawiam to, co stare, przestaję o coś walczyć, walczę oczywiście, wchodzę w energię króla mieczy, przepraszam, rycerza mieczy, ale to po prostu walczę o siebie, tak, o swoje energię, o swoją energetykę i mało tego, zaczynam widzieć, tak, bo tu się pokazuje, zaczynam widzieć, nie dostrzegałam, zaczynam widzieć, zaczynam patrzeć na przeszłość, tak jakby już nie przez różowe okulary, tylko one po prostu opadły, tak wygląda to zupełnie inaczej. Stałe związki, coś jest ukryte, słuchajcie, w stałych związkach szykuje się awanturka, jeżeli macie partnera, który gdzieś tam rzadko się z Wami kłóci, to uważajcie, bo w tym tygodniu możecie się pokłócić, ale tutaj szykuje się jakaś awantura, jakaś niemoc, czegoś lub to Wy nie możecie dostrzec czegoś, co się dzieje w Waszym związku, w Waszej relacji, lub to partner po prostu przygląda Wam się gdzieś tam i patrzy, nie wie jeszcze jak to zogniskować, ale prawdopodobnie będzie chciał niedługo to zogniskować, bo tu się pokazuje też jakieś szperowanie, takie śledzenie, przypatrywanie się, coś dojrzewa w tajemnicy, ale wydaje mi się, że chodzi o uczucia i wydaje mi się, że tak jakby jest coś, tak jakby sobie partner, partnerka dodawał 2 do 2 lub to Wy dodajecie sobie 2 do 2 i zaczynacie patrzeć, bo tutaj tu coś, moi drodzy, opada, jakaś kurtyna, moi drodzy, opada. Pozdrawiam serdecznie, drogie strzelce. Jeżeli chodzi o zdrówko, jeszcze, no właśnie, o zdrówko, wiadomości, szybkie zabiegi lub że zabiegi nie są potrzebne. Jeżeli coś, czegoś się bałyście, ja bym powiedziała, że to jest wyzdrowienie, że tutaj dacie sobie radę, natomiast patrząc na Was, nie uwierzycie osobie kompetentnej w czymś, tak, jeżeli chodzi o zdrówko i myślę, że będziecie walczyć dalej, zastanawiać się dalej i drążyć temat dalej. No cóż, czasami trzeba i tak zrobić. Pozdrawiam, kochani, serdecznie. Do kolejnego czytania. Buziaczki, hej, pa.